Hej, witam wszystkich. Przygotowałam dzisiaj dla Was stroik, do którego nie potrzebujemy gorącego kleju. I taki stroik możemy postawić sobie na komodzie, na stoliku, na szafce. Nie musimy go ruszać, nie musimy go przenosić. Wystarczy jedynie świeczki zmieniać i naprawdę gorący klej nie będzie nam potrzebny. Użyłam tylko tutaj kleju Wicol do tego, żeby się tak naprawdę przykleił brokacik przepiękny. Bardzo lubię dekoracje z papieru, lubię je robić i tak naprawdę mam dekoracje papierowe, które robiłam kilka lat wcześniej, więc to też nieprawda, że wszystkie dekoracje papierowe są tylko na jeden rok, bo to jest tak naprawdę kwestia przechowywania. Ja pakuję to w solidne pudła, nie kładę na papierowych ozdobach twardych rzeczy, więc naprawdę ozdoby papierowe typu jakieś choineczki czy ozdoby choinkowe, które wieszam na choince, naprawdę wytrzymują bardzo długo. I do tego stroiku też tak naprawdę miałam podstawkę od kwiatka. Podstawka była kwadratowa i tak naprawdę nie mam donicy kwadratowej, znalazłam ją, więc do kwiatów mi się nie przyda. Nie mam kwadratowych, ale żeby zrobić jakiś stroik, to czemu nie? Wszystkie rzeczy też są zebrane, szyszki, mech jest z mojej działki, więc spokojnie, sosenka, też gałąź spadła u mnie na działce, więc wszystkie rzeczy tak naprawdę są podniesione z ziemi i wykorzystane w tym stroiku. Bardzo lubię robić też z szyszek przeróżne rzeczy. Wydaje mi się, że tak dużo można zrobić przepięknych wieńcy. Możecie popatrzeć sobie u mnie na kanale. O, tutaj muszą być po cztery ramiona z każdej strony i nacinamy, robimy po dwa nacięcia. I teraz musimy pozaginać wszystkie te rogi, te nacięte, które nam zostały, żeby choineczka nabrała kształtu. Także tutaj to już jest zabawa, no staram się to tak szybciutko robić. Dlatego wzięłam też do tego, żeby pokazać Wam, jak to się robi, wzięłam lżejszą kartkę, bo jednak z kartonu, jak robię choinkę z papieru technicznego, to przyciskam to nożyczkami jednak, żebym miała mocniejsze te ranciki i żeby to mocniej się trzymało. A na takim papierze cienkim A4 zwykłym nie trzeba aż tak mocno tego zaginać, bo bardzo dobrze się trzyma. Jest to w miarę cienki papier. Ale tą choineczkę też sobie brokatem posypię, więc stanie u mnie na półce i będzie pięknie się błyszczeć. Mam nadzieję, że macie brokaciki ładne do zdabiania, do robienia ozdób. Ja lubuję się jednak w tych przezroczystych, naprawdę tak długo szukałam przezroczystych brokatów i zawsze każdy brokat miał jakiś odcień, więc wcale prosto nie jest. O, i tutaj mamy choineczkę gotową i to jest po prostu przykład, jak się robi choineczkę, o, bo ja wymyśliłam sobie, że będę mieć kartonowe, grubsze te choinki i w tym brązowym kolorze. Bo jednak jak położy się na te choineczki klej przezroczysty i później ten brokat, no wygląda to mega. To się tak pięknie błyszczy. Naprawdę na filmie ciężko jest oddać to, jak bardzo te choinki się błyszczą. No i teraz tak naprawdę zaczęłam układać to, co miałam, tak? Troszeczkę mchu i tutaj taką choineczkę nabiłam sobie na patyk, jedną z choinek. Więc przez to, że nie mam gorącego kleju, przykleiłam kawałeczek plasteliny, żeby wbić patyczek z choineczką.
Tam do środka na czubek choinki, wewnątrz choinki, też nalałam kleju Wicol, tak, także normalny, zwykły klej, żeby patyczek, żeby się lepiej trzymał, chociaż ta choinka akurat przy tym stroiku nawet nie wymaga tamtego kleju, tak, tylko tak jak mówię, ten klej jest mi potrzebny do brokatu. I teraz wszystko układam. Choineczki są gotowe, kilka szyszek, nie wiem, mam tutaj 2-3 bombki, więc bombeczki można położyć, żeby to było takie wszystko bardziej świąteczne. I tutaj jest niezły numer, bo to jest świecznik, tak? Chciałam postawić świeczkę i słuchajcie, a tam w środku mam klej, a świeczka stoi po prawej stronie, za tą białą szyszką. Po prostu nie zwróciłam uwagi na to. I chciałam posmarować choineczkę klejem, żeby posypać ją brokatem, a tu nie ma kleju. No i teraz tak naprawdę wszystko kompletuję. Dokładam choineczki, sosnę do choinek, bombeczki, szyszki, wszystko. Nam się komponuje bardzo ładny stroik. No i też jest taki inny niż wszystkie, tak? Więc choinka nabita na patyk też wygląda świetnie. Ta choineczka jest już wcześniej pobrokacona. Będę robić tą niższą choinkę. To zaraz zobaczycie też. Smaruję klejem, jak idzie, żeby posypać. No i tutaj dokładam troszeczkę sosnowych gałązek. I tak naprawdę stroik jest gotowy. No. I tyle. I wystarczy teraz brokacikiem obsypać. Także, o i teraz się zorientowałam. Zabieram klej. Tak, tu jest klej. A tu jest świeczka. Okej. Tutaj się udałam, ale nie zwróciłam nawet uwagi. I teraz choineczkę smarujemy klejem mocno, brokatem sypiemy i mamy gotowy stroik. To jest bardzo proste, naprawdę wystarczy te rzeczy ułożyć. Mam nadzieję, że będziecie robić też swoje stroiki. Ja będę przygotowywać też dla Was film z choinkami, z zielonymi choinkami na pniu. Także zapraszam bardzo. Oprócz dekoracji świątecznych na kanale znajdziecie też bardzo dużo inspiracji, jeżeli chodzi o wnętrza, o urządzanie wnętrz. Także zapraszam Was serdecznie. Filmów będzie się też pojawiać coraz więcej z dekoracją salonu, z dekoracją sypialni. Jak udekorować ścianę w sypialni, tak, zagłówek, także filmów i pomysłów mam mnóstwo, więc serdecznie zapraszam. Już pojawiły się też, jak urządzić małą łazienkę, mały przedpokój, także też widzę, jak urządzić ścianę za sofą, też bardzo problematyczną, więc zachęcam Was do przeszukania kanału, pobuszowania trochę i na pewno znajdziecie coś ciekawego dla siebie. Także tych wnętrzarskich filmików też będzie coraz więcej, jak i poszczególnych dekoracji. Później Wielkanoc, także na Wielkanoc też dekoracje przepiękne mam przygotowane, nie ukrywam, bo jednak to są lata pracy, lata zbierania inspiracji. Sama rzeczy bardzo dużo też robię sama i przemycam też trochę swoich rzeczy wśród tych filmów. Także dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje i za to, że te filmiki Wam się podobają. No i tutaj ozłoconą, znaczy nie ozłoconą, bo tutaj akurat złotego brokatu nie użyłam, ale
błyszczącą choineczkę stawiamy, ona jest teraz cała w świeżym kleju, ale jak ten klej wyschnie, on jest bezbarwny. Choinka na tym patyczku, ona jest już, ach, tutaj jej akurat tak nie widać, ale ona jest już cała świecąca. Ona zachowuje swój kolor. Tutaj mamy klej na choince, a tutaj już nie ma tego kleju. I tego brokaciku, powiem Wam, że na filmie nie widać, ale ona naprawdę bardzo, bardzo się błyszczy. Można troszeczkę śniegiem osypać. Tutaj mam jeszcze świeży klej, to czemu nie? I tak naprawdę stroik gotowy. Oczywiście ta bombka tutaj mi się nie podoba. O, szyszka wygląda lepiej, więc zmieniłam na szyszkę. I tak wygląda idealnie. Dziękuję wszystkim, pozdrawiam.